Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami kolejny odcinek z gry See You Some Fusion, kampania Red Day, epizod pierwszy oczywiście. Poprzedni odcinek był ciekawy, to było zapoznanie ogólnie z tym, co tutaj się dzieje. Kolejny poziom nazywa się Concrete Heart, czyli betonowe serce. Zobaczmy cutscenkę. There is one problem. All the streets to the main square are blocked. What now? You should get to the radio tower. This is the only other route to the square. What other route? Near the tower there is an underground parking lot. You should find the old tunnel that leads to the square. Don't tell me we're gonna jump in some sewers. Nope, you're lucky. Uff, bez żadnych kanałów, zajebiście. Tak, w sobie 3 BFI ogólnie były te. Były harpie z nagimi cyckami, więc będzie interesująco na pewno. Pamiętacie, mieliśmy z cutscenkę, mieliśmy cenzurowaną w trójce, jak była seria See You Some 3 BFI, i było ogólnie dużo cenzury na miniaturze, ogólnie w całej grze było dużo cenzury. Zobaczmy, jak to będzie teraz. Oby bez takiej cenzury, jak była wcześniej. Nie będziemy patrzeć na te tiksy oczywiście, jeśli chodzi o te harpie, bo tam też będzie cenzura niestety. Mam w ogóle 100 zdrowia? To jest mega dużo zdrowia. Czy one utknęły za tą? Tak, utknęły. Trochę mi się utknęło, ale chyba już się wydostały. Nie wiem, czy one są do końca. Tutaj jest jedna. Come on, you freaking featherhead. Czy ona utknęła faktycznie? Nie tak blisko, bo mnie YouTube zdejmie. Ja w ogóle... O, teraz bym trafiłem. Dobrze. Chyba padła. Z takiej odległości musiała paść. Nie ma dyskusji w ogóle. Okej, okay, mam full amunicji, czy muszę po prostu przeładować? Nie, mam full, okej. Okay. O, jest cwaniaczek, dobra. Tak się z tego dziwnie strzela, że to jest szok. Nie mam pojęcia, jak to poziom zajmuje, mówię, tylko oczywiście gram to na ślepo. Jest to, nie wiem, w ogóle kamikazy schodzące tak dziwnie po schodach. Dziwny widok, serio, dziwny widok. Mam no i amunicję, ale... Mamy je strasznie dużo na całym poziomie przez cały czas, także... Mówię, na poprzednim tak było, nie wiem, czy to będzie na tym, ale powinno być, no nie? Po tobie jeszcze strzela. A bez głowy. Okej. Okay. No nie! Dlaczego on? Cwaniaczek. Zobaczymy zaraz. Ups, nie zastrzeliłem, tylko mi brakło amunicji. Jak on w ogóle często strzela? Widzieliście go? To jest coś podejrzane bardzo. Czemu się nie możemy w tym Sirius sobie strzelać w głowę? To byłoby tak przydatne. Wszyscy jakoś strzelają tak mega często, zauważyliście? Albo tylko mi się tak wydaje. Nie muszę tutaj przybliżać przynajmniej, bo nie celuję w głowę nikomu. Chodź, chodź! Benos, pani? Miło było? Tyle was widziałem? Zajebiście. Zamknięte jest, kolego, ten sklep, przykro mi. Okay. Jajka, ananasy, okej. Okay. Karabin snajperski, mamy snajperkę? Dostaliśmy jakąś broń teraz? A dostaliśmy ładomaną... Co to jest? Jakaś nowa broń. Nie widziałem nigdy wcześniej w Siriusie, po raz kolejny. Sekrecik? Nie, helpful, okej. Okay. To jest zapis, żeby tu będziemy wchodzić w ogóle, ciekawe, interesujące, do skąd będziemy wchodzić. Boże, jak muszkiet, tak? Dobrze mówię? Przypomniałem sobie, co to może być za broń, że właśnie taki muszkiet, taki długi, taka broń, która ma jeden pocisk na magazynek, ale jest zajebiście mocna, patrzcie. Uff! Właśnie taka broń do polowania typowo, nie? To mi się przynajmniej wydaje, że o to tu chodzić może. Cześć, hypio. O kurde, nie umarła. Teraz umarła, dobra. Halo, panie Gnarze? No niedobrze, niestety. Patrzymy, jak sobie poradzimy z nimi. Chodź, cwaniaczku! Nie wiem, czy chcę manować na niego karabin, bo jestem tak blisko, to mogę sobie w sumie tak postrzelać. Ała, 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 Jezus Maria, okej, okay, trochę was tutaj jest, spadaj, hypio. Chodź! Upoluję. W ogóle dostaliśmy taką broń właśnie do polowania typowo ptaków i zwierząt. Ale to sobie ptaki do polowania. Ja w końcu to ma kuźwa moc. Wow. Niesamowitą. O nie, panowie.
To jest niecelne, zobaczcie, jakie to jest niecelne. Ej, no what the hell, jakie to jest niecelne? I to było mega niecelne przed chwilą, strasznie. Aż żałośnie niecelne, no dobra. Okej, padł chyba. Czy mogę, to na czerwono świeci. Okej, muszę pamiętać, że mogę robić na wielu z nich mele też. Nie wiem, gdzie on jest. To jest w ogóle wieżyczka ta. Minigun tutaj jest, mogę go zdjąć? Byłoby miło. Mogę? Nie mogę, a mogę ją włączyć? Sam kartę, chyba do tego sklepu. Ja czy mogę tę wieżyczkę włączyć jakoś, jakkolwiek? Czy jakiś kabel w ogóle? Jest tu kabel. Mogę ją włączyć, jak miło. Ale czy będę tylko potrzebował, żeby to włączyć? Chyba tak. Skoro mogę, to pewnie będę potrzebował. Tu jest kolega już. No dobra, włączmy ją. Szybko, szybko, szybko. Zajebiście. To jest specjalnie tak zrobione, super. Na. Do końca życia będą do nas przychodzić sam. Do końca życia. My się zajmiemy tamtym kolegą. Jeżeli damy radę w ogóle. A teraz tu nie przejdziemy, cholera, bo... Chyba przeszliśmy jakoś. No mało zdrowia swoją drogą. Widzę tego sekret chyba. Nie, nie jest sekret, ale przynajmniej mam zdrowie jakiekolwiek. Zdychaj, kolego! Nie padł, ja przeładowuję, fuck! Dobra, padł, teraz padł. W końcu. Co za typ? Scrapjack, oh shit! Ajajajaj, Jezus! Dawaj, dawaj, karabinku! Dawaj, karabinku, shit! Co, nie zdążyłem go zabić? Teraz, Jezus Maria! No, przybuje do siebie dużo, nie powiem. Okej, jestem ciekaw, czy pomijam jakieś sekrety, czy nie. Pewnie tak. Jeżeli tak, to gdzie? Tam nie byliśmy. Nie, tu byliśmy, tu byliśmy. Tak, gdzie będziemy w końcu? Byliśmy, a gdzie nie byliśmy, bo już nie wiem. O, w mordę, okej. Au! Typie! Odejdź stąd, idź w cholerę najlepiej. No. Fuck me, tu jest sekret, okej. Elektryczność dodatkowa, no trochę nam się przyda, bośmy się trochę wystrzelali wcześniej na poprzednim poziomie. Dobra, let's go. Tu ktoś został? Halo? Tu był koleś, co? Okej. Dziwna sprawa. Mojego tu nie było chyba wcześniej, jak tu byliśmy. No ale okej. To można zniszczyć w ogóle? Tak z ciekawości. Nie, ale ma na sobie życie, ciekawe. Ciekawe, ciekawe, dobra. F6 lecimy do tej bramy teraz. Zobaczymy, co z tą bramą jest. Co z tą bramą się można zrobić. Tun, 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 tun. Open Sesame. Okej, tu mam jakiś pancerzyk. Powiedziałem, że w sobie sobie trzy były pająki, więc to mi się bardzo nie podoba. Bo tu na pewno będą pająki. To jest idealne miejsce dla nich jeszcze. Nie są arachnoidy małe. Kurwa, to nawet gorzej. Ja się zesrałem. Pieprzone robactwo. Jeszcze są. Ale dobrze przewidziałem, że sklep arachnoidy, dobrze przewidziałem. Kurwa mać. Nic nie widzę, że to jest problem. Spory całkiem. Wypierdalaj.
Tu jest, tam, dobra. I krzyk jest przerażający. A boję się, a przed chwilą grałem Poppy Playtime. Co to tak szybkie, wypierdalać. Taki mocny jesteś, kurwa, to przyjdź do mnie. Okej, przyszedł. Nie słyszałem skurwysyna. Czy mnie zmuszają do chodzenia po takich miejscach? Pierdalam stąd! Bo nie wiem, ile jej się odpaliło teraz tutaj. Byłem już tu? Nie wiem. Zdecydowanie nie jest ich koniec. Dopiero początek. Gdzie? Kurwa, gdzie? Shit, ta muzyka jeszcze. I kurwa, tu się... się boję bardziej, kurwa, niż... Bo tu w sumie nie wiem, co się stanie. Nie wiem, gdzie on tu może być. A w Poppy Playtime przynajmniej wiedziałem, co i gdzie się wydarzy. Co tam się działo, przepraszam bardzo? Jest tam za ścianą, okej. Au, 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 au! Kolego! Zdechniesz przez ścianę. Okej, tu tak na Jana w sumie szedłem. Żegnam, panie, a jak no idzie? Okej. Co to było, proszę bardzo? Ja bym tu jeszcze widział tak minima... Gdzie? Gdybym to jeszcze widział tak minimalnie więcej, byłoby tak super, ale nie widzę tutaj aż tak dużo. Tu jest Arachnoid. Ja Sirius Pepsi z okładką z dwójki, ale fajnie to wygląda. Widzicie, tu jest Sirius 2. Sirius Pepsi, co w ogóle jest? Zula? Rico Beer? Thunder? Coś jeszcze tutaj jest, ale nie do końca wiem, co to dokładnie jest. Okej, no, wychodzimy na zewnątrz. W końcu, ja pierdolę, to było coś, to było przerażające, absolutnie przerażające. Aj, trochę to nie było fajne. Siema. Działko. Urwa, okej. To mamy sekrecik na pewno. Tak, 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 tylko trzeba to rozwalić. There we go. Elektryczność odnaleziona. Super. Czy mogę to jakoś, nie wiem, rozwalić czy coś? A, mój pójdzie. To nie był nawet sekret. No w sumie nie był sekret, bo był widoczny i to w bardzo dobrym miejscu. Tu możemy wejść. To jest znowu Sirius Pepsi kolejne. Coś mogę z tym zrobić? To po prostu jest tak. Już takie się pojawiło drugie, więc po prostu pytam. Nie, to po prostu jest taki hangar. Z tym wózek widłowy. O Jezus. Okej, tu mamy. Widzę przełącznik. O Jezu, to jest sporo zdrowia, amunicji i wszystkiego. Nie wiem, czy mi się to podoba. Włącz to, włącz to, włącz to, włącz to. No musimy się teraz tutaj bronić, serio? O, w mordę, no dobra. Żeby nam starczyło amunicji. Okej. Starczyło.
Jest i kolega, brakuje nam amunicji, bo mało do karabinku. Musimy uważać. A co jak się strzelę tym? Wow, to jest mocne, to jest taka snajperka? Taka ala snajperka? No to by wychodziło, nie? Bońca we krwi, pięknie. No dobra. Sprawdźmy każdy kąt, tutaj nic nie widzę już. Zapiszmy sobie G, no i co? My praktycznie O nie! Technopolip? Jaki zmodyfikowany! O w dupę, oj oj oj! Tak, to jest boss, okej. Okay, teraz sobie G wczytam, bo nie chcę marnować tego. Nie chcę marnować laser guna. Czy musimy spierdalać, dobra. No bo sam już sam stwierdził, shit. No będzie problem. Spierdalaj, muszę uciekać. O kurwa, okej. Żeby się schować, fuck. Mogę przeładować biegające, jo. Ja pierdolę, dobra. Potrzebuję cięższej broni, na pewno, potrzebuję rakietnicy czy czegoś. Pancerzyk, okej. Jezus, wszystko wybucha. Weź się odjeb, proszę cię. Znaleziony sekret, znowu elektryczność, spoko. To jest chyba dźwięk tego, że on wystrzeliwuje to wszystko. I prędzej zabije, kurwa, niż... cokolwiek innego, shit, 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 shit. Shit, 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 ała! Tak, ty tak mnie dojwą, muszę chyba zestrzeliwować, nie? Kurwa mać. Spadaj stąd! O, za ścianę, szybko! A ty mnie strzelasz, jeszcze nie jest, to jest pół biedy jeszcze. Ale jak on mnie strzela, to już jest problem. Help, help, help. I know, próbuję znaleźć, ok? Nie, do czołgu mam wsiąść? W czwórce bym mógł. 45 HP, no to jest żałosne. Tędy muszę iść, ok? Muszę spieprzać przed nim strasznie. Just a second, nie wiem gdzie on jest nawet. Tutaj, dobra. A takie ty tak na mnie lecą, jakby nie widzą. Znaczy, potem jakby nie widzą, to potem na mnie lecą. I know. I'm trying my best. Jest, jest, devastator, devastator, devastator. Zajebiście, ale potrzebuję w to kurwa wszystko zestrzelić. Oh shit. Dobra, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go. Yes. Uff, ja pierdziło, to było ciężkie. Nice. Pająki? Tak, pająki się pojawiły w końcu. Hello! To było gdzieś zdrowie chyba, nie? Czy już jestem... mam niedostępne to zdrowie dla mnie jest. Tu chyba jak wbiegaliśmy to leżało zdrowie, nie? Chociaż mogę się mylić. A to jest martwych ludzi, Jezu. A, tutaj dziura, tutaj on... Ale ja tu muszę wejść. O nie! O nie, to są kokony pająków, nie, 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 nienawidzę pająków, nienawidzę pająków, nienawidzę pająków, nienawidzę kurwa pająków. Sejo? Co, za głośno chodziłem, czy co? Nie powinnyście się wykluć, jeżeli ja jestem cicho. Kurwy sydy tempe. Open. Pieprzone kokonie, dobra. Ten poziom mi się bardzo nie podoba. Absolutnie mi się nie podoba. Ten poziom należy do aktualnie jednych z najgorszych, jakie grałem. To jest taka prywatna opinia. Moja prywatna opinia to jest, panie i panowie. Bardzo mi się ten poziom nie podoba.
Ma wiele momentów, które mnie wysahahahahahaha. A ja nie lubię być wysahahahany. Więc no, chyba wszyscy. Co to jest? Jakaś kamera. Rzecz działa. Halo? Co tu trzeba zrobić? Co to jest za dźwięk, kurwa? Jezus Maria, no dobra. Nie było idej drogi. Tylko tędy, serio? Okej, to jest Big Daddy już aktualnie. Okej. Nic nie widzę, kurwa! Can't see shit, Captain. Okej. Łe! No teraz tu jest duży jeszcze, okej. Mały trochę dostał, jak go nie zabiłem w efekcie. Fuj. Każde zwierzę jest piękne i każde zwierzę trzeba szanować, z jednego należy tym szacunkiem. Kurwa. Sekret odnaleziony, elektryczność. Ta elektryczność nam się bardzo przyda, coś czuję na ostatnim poziomie czy coś. Siema gnarze. Mogę iść tu, a mogę iść na dół? Tu pisało exit, ale czy to będzie faktyczny exit, to mi się nie chce wierzyć. Help, help. Mamy dwie drogi. Interesujące. Zanim pójdziemy tam na dół, będziemy szli tędy, zapiszę sobie grę. Jak coś się wrócimy, jeżeli to będzie droga faktycznie dalej. Ale coś mi się nie chce wierzyć, że tutaj jest droga dalej. Mi się wydaje, że droga dalej jest tam po prostu niżej, tam gdzie był ten... Chyba to był parking, tak myślę. Cześć. Nic tu nie ma pod schodami, serio? Coś powinno być pod schodami, jest pajęczyna tylko. Tu się po prostu kroi na taki srogi jumpscare, nie? Labirynt jak diabli. Nie wiem, czy ja tędy chcę iść, tak szczerze. Okej, więcej pająków. Ale mogę tam też na dół zejść. Ja się wrócę, serio, ja się wrócę, bo... Absolutnie mi się wydaje, że... No teraz sobie nie wiem, która droga jest ta prawidłowa, no nie? Mi się wydaje, że... Tu jest w ogóle zdrowie jeszcze u góry. Pominąłem troszeczkę. Chyba wyszedłem stąd w końcu. Tędy, tak? Tak, okej. Oj, i teraz zejdźmy tu niżej, sprawdźmy co tutaj jest na dole. A tu nic nie ma, bo coś się nie załadowało. Okej, czyli tam jest droga dalej, dobra. No to mamy wszystko wyjaśnione. Gdyby się załadowało od razu, to bym tutaj nie szedł z powrotem. No ale skoro się nie załadowało, to musiałem zrobić mały bogus detour. Ha, 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 nawiązanie do innej gry Gustama. Nie tędy, tędy, dobra. Czuję się zagubiony, ale w momencie, w którym zobaczyłem, co są ja tych pająków, to ja już tak trochę wiedziałem, że to jest dobra droga, no nie? Duży idzie? Tu nie przejdziesz. Ojej! Ale tu nie przejdą. Oj, 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 oj! Brrr, Jezus! I fucking hate spiders! Didn't anybody tell you? I goddamn hate spiders! So fucking much! Fuck spiders! Concrete heart! Już wiem, czemu się nazywa ten poziom concrete heart, bo muszę mieć serce z betonu, żeby mi nie stadało na zawa przez ten poziom. Jak się zesrałem, kurwa. Co kurwa? Jestem bardzo agresywny. Spierdalaj. Dobra, muszę się uspokoić, zaczynam się faktycznie bać. Aj, mój plus jeden, świetnie.
Iść do Rosji, mówili. Nic ci się nie stanie, mówili. No, będzie spokojnie w Rosji. Nic ci się nie stanie w Rosji. Klucze, kurwa. Po co mi... Do czego są te klucze w ogóle? No clue, bo nie widziałem niczego, co wymaga tutaj kluczy. Szczerze. A tutaj! Czemu pająka jeszcze? Nie, mam nadzieję, że nie. Okej. Powoli do celu. Powoli do... Okej, koniec poziomu. Okej. Bardzo miło, bardzo się cieszę, że to jest koniec poziomu. Nie chciałbym dalej grać tego, Jezus Maria. Sprawdźmy, czy jest kascenka, jeżeli jest, to będziemy kontynuować następny poziom. Znowu, nie, czekajcie, Concrete Heart, 4x6 sekretów, kurde, myślałem, że znowu jest 7x7, ale 4x6 też nie jest zły wynik. Sprawdźmy, czy jest kascenka, nie, okej, okay. Zapisujemy grę, Red Day. Zapisz, nadpisz, dziękuję. I do zobaczenia, panie i panowie, w tym odcinku. Trzymajcie się, należycie, ścipa i zapraszam was na kolejne odcinki, albo odcinek w sumie, bo chyba został tylko jeden. See you some Fusion Red Day. Trzymajcie się. Pa, pa!